Co tata i twój mąż mają wspólnego? O Jezu, wszystko. No hajtnęłam się z ojcem, serio. To jest niesamowite. Oni nawet siedzą tak samo, jedzą tak samo. Są bardzo podobni. Widziałaś to już na pierwszej randce? Nie, Andrzej się bardzo długo stresował na tych randkach i do tego stopnia, że się zaczęłam zastanawiać, czy może on mnie nie uważa za koleżankę, albo co jest, gdzie jest to poczucie humoru, które tak mnie ujęło i ten luz w te tańce, to śpiewanie, ale po prostu on był chyba zestresowany na tych pierwszych randkach i dopiero potem, no też wiesz, jak zaczynasz z kimś żyć, mieszkać, a my dość szybko zamieszkaliśmy ze sobą, no to już wtedy też widzisz te podobieństwa. Do taty. Ale mój tata jest super człowiekiem, jest bardzo inteligentnym, dowcipnym, ciepłym facetem, więc w sumie cieszę się, że się hejtnęłam z moim tatą. A jaką ty jesteś żonką Wronką? Żonką Wronką? No skoro już mieszkacie razem, kto sprząta, kto pierze, kto ogarnia, kto nie ogarnia? Ja miałam takie ambicje, żeby mu prać rzeczy, ale jak mu przefarbowałam jego koszulkę meczową, to Andrzej stwierdził, że może będziemy osobno prać ja swoje. Staram się gotować i żeby tam czekało na niego jedzenie. A co ty mu gotujesz jako wegetarianka? Nie, no zdarza się, że gotuję mu mięso. Ja mu powiedziałam, że jakby chciałabym, żeby ograniczył mięso i że u nas w domu w takim razie będzie tylko i wyłącznie mięso ekologiczne. Ja też lubię gotować i też jakby lubię sprzątać, ale też sobie jakby wzajemnie pomagamy. Andrzej na przykład robi świetny popcorn z mikrofalówki.